W październiku będziemy mieć w Polsce wybory parlamentarne i bardzo wszyscy chcemy, żeby były uczciwe, ale będzie trudno, bo mamy ordynację wyborczą skrojoną pod partię rządzącą. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są z nominacji partii rządzącej. Mamy komisję specjalną w Sejmie w pełni polityczną, która może usuwać z funkcji publicznych i z list wyborczych każdego, kto się jej nie podoba. Mamy nierówny dostęp do mediów, które nazywają się publiczne, ale już dawno rząd Kaczyńskiego przemienił je w swoją tubę propagandową, a paliwowa spółka Skarbu Państwa Orlen wykupiła większość gazet regionalnych i lokalnych i również w nich uprawia prorządową propagandę. Mamy doświadczenia z poprzednich wyborów, podczas których wykorzystywany był system inwigilacyjny Pegasus w celu skompromitowania członków opozycji zaangażowanych w kampanię wyborczą. Wolność, równość i demokracja, proszę Państwa, to jest nasza wspólna sprawa. I tak, panie komisarzu, w Polsce podczas tych najbliższych wyborów powinna działać misja obserwacyjna, pełna misja obserwacyjna OBWE. Wszyscy musimy pilnie obserwować, czy te wybory są wolne, uczciwe i równe. Powinien powstać europejski Tech Lab, tak jak to rekomendowaliśmy we wnioskach z Komisji Pegasus, aby każdy zaangażowany w kampanię wyborczą mógł sprawdzić swój telefon i inne urządzenie, czy nie jest podmiotem, obiektem nielegalnej inwigilacji przez rząd. Ja dziękuję, panie komisarzu, za wszystko, co pan robi. Dziękuję wam wszystkim, koleżanki i koledzy, za waszą solidarność, bo wolne i uczciwe wybory w krajach członkowskich to jest warunek funkcjonowania Unii Europejskiej. Dziękuję. Thank you.